where to start. My name? It's Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. The people who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Then Chris Redfield and his soldier buddies showed up and saved the both of us. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. It's all over now. Witam wszystkich bardzo super serdecznie. Z tej strony Sayuki. Gramy w nowy Resident Evil Village. Moi drodzy, słuchajcie, to nie jest rodzaj gier, który normalnie gram. Jednak za waszą namową postanowiłam w niego zagrać. Mam pewne historie w życiu rozegrane w Residentach, jednak tylko trochę i nigdy żadnej z gier nie skończyłam. Zazwyczaj dlatego, że były to grane gdzieś u kogoś bądź pożyczone, więc po prostu nie miałam takiej możliwości. Ale no cóż, powiedzmy sobie, że teraz Village będzie pierwszym takim oficjalnym, świadomie przechodzonym przeze mnie tytułem. Pewnie wystraszę się straszliwie. Z góry powiem, że jeżeli oczekujecie jakichś krzyków, wrzasków, to może ich zabraknąć, bo moja reakcja na stres taki to jest albo super cisza, albo, no muszę to powiedzieć, taki wręcz paranoiczny śmiech. Na ból zresztą też, jak się uderzę albo coś się stanie, to najpierw się śmieję. Także zobaczymy, jak będzie. Wybrałam język angielski z dubbingu, chociaż powiem wam, długo siedziałam nad opcją japońską. Tak w ogóle może powiedzmy sobie szybciutko, Resident Evil, premiera 7 maj 2021. Od Capcomu gra, bardzo popularna seria. Przypuszczam, że większość z was będzie ją znała lepiej niż ja ją kojarzę. Dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość i pewnie dobre rady. Zaczynamy tak, gramy na początku na PlayStation 4, prawdopodobnie kilka odcinków. A potem przerzucamy się na nie na konsolę, tylko na peceta. Żeby nam się ładnie klatki ruszały. Gramy na PS4, bo nie dorwałam jeszcze PS5. Wiem, powinnam się bardziej postarać, będę się bardziej starać. Gdybyśmy mieli wersję konsolę PS5 w tej chwili, to bym pewnie już nie przechodziła z niej na komputer, bo te FPS-y tam są wystarczające. Ale dobra, gramy. Słuchajcie, zaczynam. Nie kojarzę historii, nie znam historii. Trochę kojarzę tą poprzednią z gameplay, które widziałam, ale widziałam je tylko częściowo. I owszem, po japońsku. To jest najlepsze. Także dla mnie te głosy po angielsku będą nie do końca takie, wiecie, familiar, jak to się mówi, bo mogę ich nie do końca kojarzyć. Ale dobra. Nie ma to tamto, spróbujmy. A, pewnie zginę wiele razy. No trudno. Chcieliście Residenta, mam nadzieję, że w takim razie będziecie ze mną trwać, pomimo moich porażek. No i lecimy. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep.
feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Pat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember, and I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. No nie przypuszczałam, że w ten sposób dorobię się córki. No dobra. Porozglądać się po okolicy. Śpi. O, pampersy, pieluchy, grzechotki. No dobra. Żebyśmy tylko nie zahaczyli o coś. Ojej, jakie jaje jest to. Oj, a co tu się świeci? Możemy włączyć TV? Chyba nie możemy z dzieckiem na rękach? Możemy. Patrz, jakaś kreskówka z bardzo słabą kreską. Uwłacza po prostu rysownikom. Ale mi burczy w brzuchu. Może trzeba było zjeść obiad wcześniej. W sumie oni coś tam gotują. Dobra, porozglądajmy się z tym bobasem tutaj. Rosie. Rose brzmi lepiej. O, ale się czuję dziwnie. Ciemno tu, strasznie. No. Nie. Aha, tyle. Mia. What a miracle. Że przeżyła, co? O, to jest jakieś świeże. 3 years ago, I couldn't even imagine something like this would happen. Once you're a big girl, we'll have a drink together, all right? Plany na
przyszłość, ale patrząc na tytuł gry, ja wiem, czy przyszłość to jest dobra rzecz do planowania. Our taste in music's definitely improved over the years. You mean mine has. Poczekaj, bo jeszcze tutaj badam teren. Wchodzimy w tryb. You hungry? No? Maybe later then. Hurry up and put Rose to sleep, will you? Nie mów mi, jak mam żyć. Jak będziemy Don't chcieli... get too close to me when I'm cooking, babe. A co? Bo obawiasz się, że mnie dźgniesz nożem? Znów? O! Drzwi się same otwierają. Fajnie. O ja. Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. No. Recycling, moi drodzy. Słoiczki. Słoiczki. Czy te drzwi to jest dokładnie to samo przejście, co tam było? Chyba tak. Coś nam tu skrzypi na rękach delikatnie, tak fajnie. O. She's going to grow beautiful. Wsadź ją do wózka. O. Once things warm up, we can go for a walk. Hey! Keep it down. Just making sure it's locked. Ojej. Keep it down, ale krzyknąć do siebie mogą, żeby sprawdzić. No więc będę badać te tereny. O, nic tu nie ma. O, ale bieda. Będę badać te tereny. Jeżeli się nie mylę, to w Resident Evil lubią być... No, co skrzypisz? Co skrzypisz? Jest w porządku, jest w porządku. W ogóle to jest świetna bajka do spania. Świetna. Łazienka? Tak. No dobra, to co, nie kąpiemy się, rozumiem. Dobra, nie ma kąpania, idziemy dalej. Ładnie tu, cicho trochę. O! Your mama and I love this song so much. Dostanie nam się. Twardy ma sen, trzeba przyznać. Tylko almost tak. There, honey. Ty, to poczekaj, to poszliśmy w złą stronę jeszcze. Jak mogę z tobą na rękach pochodzić, to jeszcze pójdę ta... O, ściana. To jestem ja i chodzenie w widoku pierwszoosobowym. Lepiej mi idzie w trzecioosobowym, zdecydowanie. Ciemno tu. O! Why do I even keep this around? I should get rid of it someday. Pamiątki się trzyma. O! Ty, no ale sypialnie to mamy mega! Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Mój pokój wygląda podobnie w tej chwili, bo robię przemeblowanie. O nie! Teksty! Ujawniono szczegóły incydentu z gazem w Dolway. Komisja zakończyła swoje śledztwo dotyczące wycieku gazu w Dolway w Luizjanie w 2017 roku. Orzeczono, że przyczyną śmierci był wyciek naturalnego gazu, który zbierał się pod powierzchnią skały osadowej w tej okolicy. Jack Baker, lat 57, i jego rodzina, którzy byli wystawieni na działanie gazu, zmarli. Uważa się, że Ethan Winters i jego żona również znajdowali się w tym czasie w okolicy, jednak ich aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Cała okolica została zamknięta i jeżeli wierzyć oficjalnym informacjom, prawdopodobnie przez przynajmniej najbliższe 10 lat nie będzie się nadawać do użytku. No nic, no zobaczymy. Mówisz?
Dobra, to co? Na pewno będziemy tłumaczyć dialogi i filmy. Pytanie, czy takie gazetki też? Może być trochę czasochłonne, ale wciąż. Dobra, odłóżmy ten. Nadzieję na lepszą przyszłość do łóżka. A, więc to jest nasza sypialnia. Wiesz co? Nie chcesz się położyć w pełnoprawnym łóżku? Ono, wiecie co? Mogłaby. Aha, rozumiem, butelki porozstawiane ma wszędzie, na wszelki wypadek. Dobrze, dobrze. O! Ubranie na jutro. No to dobra. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Coś mi mówi, że on kłamie. Nic w szafkach, nic. Laptop do sprawdzenia. Fajne to biuro. Vibe Uncharted po prostu. Tak, to sobie wymyślili. No dobra. No okej. I wish it could stay like this forever. No nie? Tyle chyba. A jest coś jeszcze na początku? Czy tam był początek normalnie? Muszę zobaczyć, bo wiecie. Może się okazać, że na pierwszym zdjęciu jest, nie wiem, pamiątka z tego wypadku, w którym nas pokazili. Nie, to nie. Ciemno. O! It's not paranoia if they're really out to get you. Mhm. Czyli nie zawsze coś mówimy. Dobra. Rosemary Winters. No to chyba nasza córa tutaj. Data urodzenia, rozumiem, to jest. Date of born, tak. Data urodzenia, wysokość, waga, wszystkie wyniki poprawne, żadnych problemów. Pacjent jest zdrowy. Dodatkowe notatki. Wyniki przeprowadzonych dodatkowych badań zostaną przedstawione przez BSAA. Rose is fine. Wypis ze szpitala jakby. Jaki uciaprany laptop, gościu! Tak to jest, jak ktoś je i chipsy w tym samym momencie je i używa laptopa. Mija i ja znów się pokłóciliśmy. Przez przypadek wspomniałem o tym, co stało się 3 lata temu i ona znów nie wytrzymała. Nareszcie znaleźliśmy miejsce dla siebie, dla naszego nowego życia tutaj w Europie i możemy tu odpowiednio wychowywać Rose, ale wciąż czuję, jakby pewna część mnie została uwięziona w tym piekle tam w Luizjanie. Wiem, że Mia nie lubi o tym mówić, ale czy naprawdę możemy zapomnieć o tym wszystkim, co się wtedy stało i udawać, że to się nigdy nie wydarzyło? Nie powinniśmy zmierzyć się z tym, co się tam wydarzyło, żebyśmy mogli żyć w spokoju, z rozu, bez powracania myślami do tych wydarzeń? Jesteśmy jej winni przynajmniej tyle. Wiem, że Mia też zdaje sobie z tego sprawę. Wtedy w szpitalu nie wybuchłaby tak szybko, gdyby się tym nie przejmowała. Ja mniej więcej chyba pamiętam, co tam było z gameplay, które widziałam, ale też takie nie do końca. Mówię wam, nie widziałam calutkiego jeszcze. Widziałam początki i nie widziałam, jak się kończy. A, widzicie? Bez maluszka na rękach już nie mogę sprawdzać niektórych rzeczy. No i gra. Dobra, co na obiad? To jednak do niej podejdę. Is she okay? Sleeping like a, well, like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just
Finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Mia! Mia! Oh, God! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Go move! Zaraz, czekajcie. Właśnie. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose.